Witam serdecznie, świeże puszczone. Przed chwilą jeszcze nie wiem, czy coś wyszło. Nie no, wyszło coś. Zobaczymy, czy te buciany wyjdą. Podsypiemy. Nie wiem, czy coś będzie chciało wyjść, nie. No ganiać nie zamierzam. Trzeba na razie już dwa dni. No, towar mi przyjechał na duki. Także w tym tygodniu będą robione. Może wypędzić i pędzimy, ale bez ganiania, bo to moje stare już chodziły. Bez ganiania. Tak, to jest bez ganiania. To połowa to nie loty. Jak one po ziemi zaczynają, widzę, latać, to co to za gołębie? Panie, ganiany. A Rumun tam już po trawie chodzi. Buciany też. Nie wiem, czy to się nadaje. Teraz to co się nadaje? Znając życie, to żaden się nawet nie poderwie do góry, żeby zobaczyć, czy to... Żebym sam nie wszedł do głębnika, to pewnie by tak się działo. No nic, rozruszamy. Co nie rozruszamy, to na pewno sąsiad z chęcią je ogarnie. Także tak, towarek przyjechał. Rumun tam gdzieś chodzi na piechotę, pójdę po niego, łeb mu. Znaczy łeb mu nie, ale no... Wniosek. Coś tam nad drzewami jedno się oderwało, zobaczymy, czy przyjdzie. Mówię, ze 104 czy 105 gołębi jeden spadł w trawę, a drugi, no a jeden tylko gdzieś sobie tam zaczął chodzić, ale już widzę, że idzie w tę stronę, chociaż nie. Dobra, nie interesuje mnie to. Jest teraz prawie, nie wiem, 280-290. Z tego, jak zostanie 2,5 paki, to będę przezadowolony. A jak zostanie 220, to jeszcze będzie lepiej, bo mniej do żarcia. Co to przyleci? Co to, to z tych świeżych? Bocian. Bocian. Ale na budę nie usiadł. Usiadł sąsiada na stodołę. No jest świeży. Zobaczymy, jeśli zrobi, to codziennie, także będziemy się żegnali. Gorąco, jak nie wiem, także nie posiedzę tutaj z nimi. No dobra. Tyle z pierwszego puszczania. Trzeba sąsiadów trochę przypilnować, ze 4-5 razy puścić. Niech sobie trochę pochodzą, żerują. A później się zobaczy. Pozdrawiam, idę zobaczę tego Rumuna, gdzie on tam siedzi. Na razie, cześć.